Cześć. Następna historia. Następny życiorys. Posłuchajcie. Lucjan. Fajer. Ognisty. Lucjan urodzony 9 lutego 1904 roku. Był synem Józefa i Joanny. Lucjan skończył szkołę podstawową około 1915 roku w Graszynie, a następnie gimnazjum Sienkiewicza w Częstochowie. Lucjan był na UW, Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku prawniczym. Po wybuchu trzeciego powstania śląskiego w 1921 roku Lucjan brał udział w tym powstaniu i dostał stopień kaprala. Po zakończeniu się walk powstańczych wrócił do zawodu. Zatrudniono go w Sądzie Najwyższym w Warszawie. Po wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 Fajer brał w nim udział w stopniu kapitana pod pseudonimem Ognisty. Był oficerem operacyjnym i zastępcą dowódcy. Tyle krótkiej historii życiorysu Ognistego. Mam nadzieję, że was zainteresowałem. Tyle w tym materiale i do następnego.